Z tej: wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik, zadowolony pracodawca. Cel projektu to wypracowanie i wdrożenie nowatorskich rozwiązań służących utrzymaniu aktywności zawodowej osób po 50. roku życia, zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, z wykorzystaniem dorobku partnerów zagranicznych z Wielkiej Brytanii i Portugalii. Liderem projektu jest Uniwersytet Łódzki, a partnerem krajowym Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA. Okres realizacji projektu to wrzesień 2016, luty 2019. Dodatkowe informacje na temat projektu na stronie www.stej.uni.loc.pl. Dzień dobry Państwu, nazywam się Magdalena Turowska-Kwapisz i jestem trenerem biznesu. Pracuję według standardu HRDBP, HR Development Business Partnering, który zakłada efektywność biznesową szkoleń oraz partnerstwo w biznesie. Moją wielką pasją jest obsługa klienta oraz system zarządzania, który nazwałam zarządzanie przez docenianie i otwartą komunikację. I właśnie w tych dwóch obszarach wspieram na co dzień duże znane marki na polskim rynku, jak i przedsiębiorstwa z sektora tzw. MŚP. Drogi szefie, to Tobie dzisiaj dedykuję ten materiał, bo myślę, że nie będę odkrywcza mówiąc, że ludzie zachowują się różnie w różnych sytuacjach. I właśnie dlatego, wychodząc Ci dzisiaj naprzeciw, chcę Ci pokazać ciekawą typologię osobowości ukazaną według sylwetek zwierząt, po to, żebyś mógł jeszcze lepiej zrozumieć, z czego wynikają zachowania Twoich pracowników i że czasami te zachowania mogą być dla Ciebie niezrozumiałe. Po to również, żebyś mógł zwiększyć komfort w obszarze komunikacji, która jest przecież matką wszystkich kompetencji. Przejdźmy zatem do meritum. Zaczniemy od pierwszego typu osobowości, jakim jest lew. Lew jak na prawdziwego lwa przystało, jest typem przywódcy, lidera, ceni sobie bezpośrednią komunikację i propaguje pewność siebie w kontaktach. Lew jest dosyć mocno skoncentrowany na własnym ja. Posiada tak zwany autorytet wewnętrzny, co oznacza, że lubi mieć swoje zdanie i lubi być niezależny. To on właśnie w Twoim zespole lubi postawić kropkę nad i. Lew ceni sobie także opcje, które od Ciebie dostaje jako szefa, czyli chce mieć możliwość wyboru. To on chce decydować o sposobie realizacji na przykład zadania, które ma do wykonania. I jest też silnie skoncentrowany na dążeniu do celu, co oznacza, że jest człowiekiem działania. Bardzo szybko przechodzi od pomysłu do realizacji. Jest też bardzo wymagający wobec siebie i wobec innych, co może czasem zostać błędnie odebrane jako osoba szorstka w relacji. Niemniej jednak warto postawić właśnie na lwa w momencie, kiedy mamy jakieś duże wyzwanie przed sobą. Szczególnie jest to bardzo istotne w przypadku pracowników po 50 roku życia, którzy mają zgromadzony już pewien kapitał intelektualny i warto w tym momencie zrobić ukłon w stronę ich doświadczenia i pozwolić im na osiąganie tych celów, które są też dla nich ważne. Dominującą potrzebą psychologiczną lwa jest potrzeba uznania, a więc warto go czasami po tej grzywie pogłaskać, tak żeby się czuł komfortowo w Twoim zespole. Przechodzę do przeciwnego typu osobowości, jakim jest miś koala, typ zielony. Jest to typ pracownika, który jest zazwyczaj bardzo spokojny, raczej nieśmiały, nie prowokujący ani wyglądem, ani słownictwem, ani swoim zachowaniem. Preferuje tak zwaną komunikację 1 na 1 z Tobą jako szefem oraz ze współpracownikami. Miś jest nastawiony na innych, na relacje z innymi. W związku z tym bierze pod uwagę opinię ogółu. Potrzebuje swoje decyzje konsultować albo z zespołem, albo z Tobą jako szefem. Miś też jest silnie nastawiony na procedury, lubi działać według procedur, lubi dostawać gotowe rozwiązania, niejako czasami być poprowadzony trochę za rękę, bo czuje się dzięki temu bezpiecznie, gdyż dominującą potrzebą psychologiczną misia koali jest potrzeba bezpieczeństwa w relacji. Miś też jest nastawiony na unikanie problemów, co oznacza, że zlecając mu na przykład jakieś zadanie, warto powiedzieć, przed czym się uchroni w momencie, jeżeli już teraz zacznie realizować dane zamówienie dla klienta, co dzięki temu sobie zabezpieczy. Przechodząc do kolejnego typu, do typu niebieskiego, do sowy, to jak jak drogi szefie widzisz, sowa też jest dosyć mocno skoncentrowana na sobie, na własnym ja. Tyle tylko, że nie obnosi się z tym tak bardzo jak lew. Ona sama wie najlepiej, co jest dla niej ważne, istotne i sama chce też o tym decydować. Jeżeli potrzebujesz pracownika, który zadba o szczegóły w projekcie, o pewną taką perfekcję, to sowa jest tutaj idealnym typem pracownika, ponieważ dostrzega też wszelkie różnice, wszelkie niedoskonałości, wyłapie, tak mówiąc kolokwialnie, wszelkie literówki, więc zadba o to, aby projekt został w pełni zrealizowany według określonego planu. Dominującą potrzebą psychologiczną, emocjonalną jest potrzeba kompetencji, potrzeba merytoryki, a więc do sowy trafia język liczb, tabelek, cyferek, regulaminów, procedur. Sowa lubi działać według określonego planu i najczęściej w pierwszym kontakcie zachowuje chłodny dystans. Nie potrzebuje rozmawiać na tematy abstrakcyjne. Chce się koncentrować na tym planie, który ma do zrealizowania. Przechodząc do przeciwnego typu osobowości sowy, jakim jest pies, kolor żółty, jest to typ skoncentrowany silnie na relacjach z innymi ludźmi. Pies bardzo łatwo nawiązuje kontakty, ceni sobie pozytywną atmosferę w zespole, jest taką trochę wesołą gadułą, z którą można czasami sobie pozwolić na pewną dozę humoru i wymiany komplementów. Jest silnie skoncentrowany na innych ludziach, a więc też będzie szedł za stadem, w związku z czym będzie potrzebował również, podobnie jak miś koala, skonsultować pewne swoje decyzje z zespołem, czy też z Tobą jako szefem. Pies jest skoncentrowany na tym, żeby dostać ogólny zarys, na przykład celu zadania, bez wchodzenia w zbędne szczegóły. On po prostu chce wiedzieć, co jest do wykonania i natychmiast zabiera się za realizację zadania. Czasami rozpoczyna wiele spraw jednocześnie, niestety ich nie kończąc, więc na to warto zwrócić uwagę. Pies jest też zgodny, dba o pozytywną atmosferę w zespole, jak już wspomniałam. Czasami bywa chaotyczny, co oznacza, że na przykład ma tak zwany twórczy bałagan na swoim biurku, ale jednocześnie fantastycznie się w tym odnajduje. I dominującą potrzebą psa jest potrzeba relacji, potrzeba związku z drugą osobą, więc warto, abyś o tym, drogi szefie, pamiętał, nie ucinał tej relacji, nie stosował tylko i wyłącznie takiego służbowego podejścia, bo wtedy pies nie będzie zmotywowany do pracy i nie będzie mógł pokazywać swoich twórczych pomysłów. Podsumowując, mamy 4 typy osobowości. To, na co warto zwrócić szczególną uwagę, to fakt, że jesteśmy najczęściej hybrydą przynajmniej 2 typów. Reszta stanowi jej uzupełnienie. Drogi szefie, pomyśl teraz, kogo masz w swoim zespole, jakie typy osobowości w nim dominują, zwracając szczególną uwagę na osoby, które są po 50 roku życia, i zastanów się, co możesz zrobić, aby zwiększyć komfort w zakresie komunikacji, która jest przecież matką wszystkich kompetencji. Dziękuję bardzo. Projekt STAFF, wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie, zdrowy i zmotywowany pracownik, zadowolony pracodawca, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 4. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Innowacje Społeczne i Współpraca Ponadnarodowa.